dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salton Sanctuary. No i tak, dziś jesteśmy w pierwszym sanktuarium i zanim tylko powiem co dalej będziemy robić, pozwólcie, że usunę worek soli. No i tak, jesteśmy tutaj, gdyż tu mamy przywódcę. Pora wreszcie oddać wszystkie zlecenia, zadania. Ogólnie zdobyć maksymalną rangę, najprościej mówiąc. Tak, jeśli chodzi o to wszystko, wezmę miksturę życia oraz kolejny miód. Bo wydaje mi się, że to będzie najbardziej potrzebne, no i mam achievement devoted. Jest na maksymalne oddanie, więc super. I teraz jak jeszcze przy tym jesteśmy, czy w końcu możemy kupić coś ciekawego? Nie to? Nie. Nie ten przycisk znowu. Okej, zaczyna się to robić dziwne, ale dosłownie nic. Nie ma. Nie ma. No trudno się mówi. W takim też wypadku... No. Skoro nie ma, to nie ma. Dziś tak, będziemy podróżować do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mieć handlarza może. Nie jestem pewien, jakie oznaczenie miał handlarz. Chociaż chyba go miał w Zygurcie Prochów. Tak, mam go nawet. Zobaczymy, czy tam właśnie będzie coś nowego. Jeśli nie, to trudno. Jeśli będzie, to super. I po tym wszystkim wyruszamy znowu... W sumie gdzieś. Nie jestem pewien, gdzie. Ale najpierw zobaczmy i... Nie wydaje mi się, żeby handlarz oferował coś nowego. Mogę się mylić, rzecz jasna. Ale nie kojarzę, żeby to było coś. Kowal może... Chyba też nic. Wow. To te rangi cokolwiek mi dały? W sumie chyba nie. No ale dobra. Nie przejmujmy się takimi błahostkami. Zamiast tego wyruszmy do ruin świątyni. Chyba. Tak, potencjalnie ruiny świątyni. To jest to miejsce, o którym myślę. A, tak, dokładnie, to jest to miejsce, o którym myślałem. Więc tak, no i dzisiaj właśnie mamy w sumie dwa kierunki do podróży. Jeden prowadzi nas do jakiegoś jeziora, chyba to było? Czy jakoś tak, tu mieliśmy bossa dosłownie. A drugi do tej całej brzeziny. Ja bym preferował pójść, nie mam pojęcia. Więc może po prostu pójdziemy do pierwszego miejsca, do którego trafię. Pamiętam, gdzie co było tak do końca. Więc no, na co natrafię, na to. Na to pójdziemy. Tylko jeszcze tutaj szybko uciekniemy przed takimi zapadnięciami się, innymi zlaminami. Tutaj coś jest? Okej, okay, było, było. Tak, wiem, że jest ciemny, może mało widzicie, no ale niestety i... Mamy tu rycerza. Czasami najlepiej jest po prostu słuchać. Okej. Okay. Będziemy tutaj, skoro tu stoi rycerz i to nas doprowadzi do jeziora. A i tu jest też ten stary dziad, który mówi, że wkrótce się spotkamy. Miałem sanktuarium jeszcze bliżej, serio. A nie pamiętałem o tym. A no cóż, no cóż. W takim wypadku po prostu wydam tutaj. No i idziemy. Idziemy dalej, zobaczyć co się kryje w tym całym jeziorze. Kryje się boss. Okej. Okay. A jest nim... Wiedźma z jeziora. Ja wyglądam jak jakiś dziwny potwór trochę, ale dobra. Nie bije najwięcej. Co jest ciekawe. A co jest jeszcze ciekawsze, to to, że zawsze idealnie uderza wtedy, kiedy... A, jak to się nazywa? Wtedy, kiedy jestem w okolicy. Okej. Okej. Oj. No. To by było na tyle. Nie uderza dużo sama z siebie. Znaczy, nadal z jakimś potworem, abominacją czy czymś. Jak większość przeciwników naszych tutaj. Ale i magia, czymkolwiek jest. No, to już jest bardzo zabójcze. W takim też wypadku chyba bezpieczniej będzie zawalczyć z nią przy pomocy... Oj, tego! Zdecydowanie. Nie ma co się męczyć z naszym... Chciałem powiedzieć biczem, ale... Tak. Możemy walczyć na blisko. Jednak bezpiecznie będzie z tym ogniem.
Jedno co tylko, to muszę być, jak najłatwiej powiedzieć, pewien, że jestem w stanie unikać jej pocisków, bo są aż nadto zabójcze. Dobra, zaczynamy szybko od wezwania strażnika ognistego. Jak on jeszcze będzie tu zaraz, tego całego gromika jeszcze sobie sprawdzimy. Okej. Okej. To się może udać, tylko muszę być naprawdę ostrożny. Jeśli będzie dobrze, ostrożnie. A tutaj wszystko rozplanowywane, to kto wie, może nawet to wygramy. No nie wygramy, jeśli będę wpadał w jej pociski. Ale dobra. Zdecydowałem na tą ścieżkę, to dzisiaj jej nie odpuszczę, pójdę tam do końca, wygram, zwyciężę, nawet jeśli miałbym stracić całe złoto. Jak zapewne wiecie, dla mnie to nie problem stracić całe złoto, bo mam fajne miejsce do farmienia, zarówno złoto, jak i soli. A Gromik, czy jakoś tak, bo on długo ze mną będzie siedział. Strażnik. I właśnie w sumie, jak to wygląda u niej z błyskawicami? Też nie najgorzej biją, okej. Chociaż zdecydowanie ogień jest lepszy. Chociaż to może być nawet nie wina tylko, że ogień jest lepszy, co po prostu tego, że mam mocniejsze zaklęcie na ogniu. Albo nie wiem, jakieś lepsze statystyki na skalowanie ognia. Wow. Szybko poszło. I mamy achievement jezioro. Okej, no i mamy ucho wiedźmy z jeziora. Teraz zobaczymy opis, bo słyszałem od kogoś, że ponoć opisy mogą sugerować, co da się z tym zrobić. Chociaż ja tam nie widzę niczego tak naprawdę po tych opisach zazwyczaj. Berserka to pielca, to nie. Fałszywego błazna, szalonego alchemika, wiedźmy z jeziora. Ucho Sairy, wiedźmy z jeziora. Młodsze z dwóch sióstr bliźniaczek strzeży jeziora Syjam. Naturalnego zbiornika magii soli, który wypływa do Salchepańcu? Wpływa, nie wypływa, okej. Okay. I siostra, architektka, wykorzystuje tę magię do swoich plugawych celów. Okej. Okay. Salchepańcu. Okej, okay, a... Jakaś technologiczna placówka... A, chyba oparta o sól. Jakbym to zrozumiał, sądząc po nazwie. Są jakieś gałki oczne dziwne. Dobra. A, w sumie chyba widzieliśmy gdzieś rurę nawet takiego czegoś wcześniej. Potencjalnie tak. Co tu mamy? Zatopiony medalion. Miło, miło. O, czy jest jakieś dalsze przejście? Nie. Ale wpadliśmy do rury, co dało nam przejście, no i sanktuarium. Świetnie, świetnie. No, w szczególności świetnie, że teraz zrobimy jedną rzecz, o której też zostałem poinformowany. Wiem, że to spoilerki i tak dalej, no ale wolę to po prostu mieć za sobą, żeby potem nie było. Na wybrzeże drżeni wracamy. Gdyż ponoć, jeśli wrócimy do miejsca, gdzie zaczęliśmy całą grę, to ktoś będzie na nas czekał po pokonaniu tej, jak to się nazywa, wiedźmy. Chcę sprawdzić. Jeśli tak, to co? Ciekawe, że tak gra zdecydowała, chociaż bym nie widział żadnego sensu w tym. Okej, faktycznie tak jest. W takim wypadku dzięki za informację. Ale tak, dziwna sprawa, naprawdę. Myślę, że rozumiemy. Próbowałem prześledzić moje kroki do chwili, kiedy rozbiłem się na tej wyspie. Tylko, że nie pamiętam. Przybyłem z jakiegoś państwa. Miałem misję do wykonania. Coś do zrobienia. Ale pragnę tylko dobruchać wyspę. Miałem tak wiele razy. Raz za razem.
wciąż znajduje się w tym samym miejscu. Znajduje wiadomości pozostawione mi przeze mnie. Ale nie pamiętam, abym to robił. Cokolwiek jest materią mojej duszy, szybko się ulatnia. Ta wyspa chce rzucić mnie na kolana. Chcę, żebym wyzbył się własnej duszy. Nie mogę. Nie zrobię tego. Powinienem był zginąć w mogu. Ciągle jeszcze mogę. Przyjmij ten dar. Mnie nie będzie już potrzebny. Mam achievementa. Oraz dostaliśmy... wolną księgę. Widzenia nieznajomy. Oby poszło ci lepiej niż mnie. Zaczynam już rozumieć, dlaczego ktoś mi tutaj powiedział, że trzeba przyjść, będzie zjeść achievement, a ja lubię achievementy. To jeszcze... A, jak to się nazywa? Mamy przypaloną księgę. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest przypalona księga, to zaraz wam pokażę, tylko muszę znaleźć miejsce, gdzie jest kowal. Najlepiej poza kowalem też, żeby tam był... skowal, tak. To był przewodnik, no ale już odpuszczę sobie po prostu przewodnika i tak, kowal. Kowal, czekajcie, kowal? Tak, kowal, bo już trochę pogubiłem. No. Maksymalny poziom ogona Feniksa. Będę z niego na pewno sobie korzystał. To jest fajna bronika, więc tak. Na siódemkę. A teraz jeszcze w sumie, jeśli może, no to bym sobie zobaczył może. Ale to już poza nagraniem, w sensie sobie cięcie. Poszukam, czy gdzieś jest zastosowanie tego ucha, tej solnej wiedźmy, czy jakiej tam. Znalazłem odpowiedź. 100 tysięcy soli, perło i ucho daje nam laskę Sairy. Czy jestem na tyle cierpliwy, żeby farmić teraz tyle soli? Nie. Będę to robił teraz? Nie. Zrobię to może kiedy indziej. W szczególności, jeżeli tak jeszcze lasek klasy 5. Chyba używać nie mogę, jeśli mle. No, niestety. Zdecydowanie za mało pereł. Skąd mam w ogóle 4 perły? Ktoś mi wytłumaczy? Bo teraz się tak... Ja nie będę ukrywał, pogubiłem, czy skąd ja to mam. Czy jak... powoli będę budował sobie w takim wypadku podejście do... tego obu lasek. Bo wcześniej czy później będę chciał zdecydowanie sobie to wziąć. Ale na razie... nie mogę. Więc dobra, mamy odpowiedź. Mamy też jeszcze bardziej ulepszoną brońkę. No i róg sygnałowy. Trąbimy. Po to, by... chyba do Selhemancym pójść. Gdzie indziej w sumie. Okej, jest to co brzezina czy coś tak, ale... nie, no na razie Selhemancym. Skoro odkryliśmy, to dzisiaj się tym zajmiemy. Aha, dzięki gro. Okej. Podoba mi się to, że mogę takie ciągłe serie ciosów robić. Ale nie podoba mi się to, że będę musiał chyba pamiętać, którymi rurami gdzie się dostanę. To będzie dużo roboty, a ja nie lubię takich rzeczy. Najpierw w świecie, bo łatwo się w tym gubię. A, okej. Do tej rury nie wejdę, niestety. Tu zaraz będzie dwójka tych znowu, których trzeba zbata, bo w ten sposób mamy trochę większy zasięg. Znowu zatopiony medalion. Miłe prezenty daje ta gra dzisiaj, muszę przyznać. I tak, ta rura nic nie robi, to może ta górna. Wow. Pokomplikowane. Bardzo nawet. Tylko po co takie komplikacje robić? To ja nie wiem. Okej. I był mimik, którego pokonaliśmy jeszcze zanim cokolwiek się stało i mamy tu zamarznięty medalion. Czy był do czegoś nam potrzebny? Nie jestem pewien. Tak czy siak, dzięki gro. Tutaj co zdobywamy? Worek soli. Super zdobycz. Jeśli kiedyś będę potrzebował na szybko sól. I tak, tu można iść wyżej. Tak też zrobię w sumie. A nie, nie, dobra, to tylko rura, już myślałem, że znajdźka. I znowu te gałki oczne, takie skorpionopodobne. Na całe szczęście można je zestanlokować. A tu jest ten rycerz, taki jakby. Nie lubię ich, więc chyba będę musiał się nim zająć. I przy okazji jeszcze jedna rzecz. Jestem
impostorów. 77 zmieniło się na 85, dobra, czyli jest to. Jakkolwiek, nawet jeśli w minimalnym stopniu opłacalne. Fajny chodź rycerz. Musisz zginąć. Wow. Tym piórnem to naprawdę ciężko trafić. No, dawaj, chodź. Ja nie lubię po prostu takich mechanik wrogów. Po prostu wroga, który ciągle będzie chodził za tarczą. Jakby zawsze wiedział idealnie, kiedy atak ma nadejść. Wow. Mam już właśnie środek skupienia, patrząc na to, ile odnajdujemy na te buteleczki, czy tam w sumie, jak inaczej to nazwać, nie wiem. I mam tutaj asteryczny topór. Pokażę wam go od razu. Przy czym wiem, co to za topór, bo go widziałem też na liście transmutacji. Proszę, topór pod magię. Elektryczny. Fajna rzecz, ale no... Oczywiście nie dla nas, bo my nie jesteśmy topornikami. Wstamy z biczy, mieczy, wielkich... I dodatkowo jeszcze z kosturów. I dobra, jak tam skoczy, to mi to wciągnie, więc... Na razie pas. Tutaj mamy dwóch takich, więc spokojnie się ich pozbędziemy. Super. Prochy bezsolnego, srebrny liść, jakiś zacypiony medalion kolejny. I okej. Przynajmniej chyba dostaliśmy teraz informację, jak się nazywają ci przeciwnicy. Bezsolni. A i proszę, kolejny przewodnik. Czy możemy tutaj coś zrobić? A no, można kopnąć drabinę. Moje ulubione zajęcie. Dobra. Mnóstwo znajdźków. Prawda, żadne z nich nie są potrzebne do końca, no ale nadal. Dzięki za znajdźki. Tak, tutaj możemy pójść. Mamy rozkazy morzyn władcy. Wspaniała znajdźka, gdyby nie to, że mam ich po farmieniu soli w zapasie aż nadto. A to jest kolejny jakiś przedmiot. Zamrznięte lalki. Lalki chyba są pierwszym stopniem, jeśli się nie mylę. Tak to znaczy, że mamy tak nieskończony zapas. No ale tak czy jak dzięki. Gro, ponownie. Dobra, idziemy w jakieś inne miejsce. Lara Perła oraz... Powrót do czerwonej sali... Klatek, czegoś tak. Wow. Po prostu... wow. Takich połączeń też nie spodziewałem. W sumie to... Nie zastanawiam się nad tym, ale czy te połączenia w ogóle mają sens? Jeśli mają, to super, brawo dla ciebie, gro. A jeśli nie mają, no to... Czemu takie połączenia dajesz? Okej, i... Wypluło nas to nie wiadomo gdzie znowu. Okej, rzucają nas jakimiś słoikami ohydnymi, które... Zadają sporo obrażeń, proszę przyznać. Tak, można iść w dół albo w górę. Oczywiście, że idę najpierw w górę, bo widzę tutaj wajchę. Ja nawet chyba wiem, gdzie jesteśmy, więc... Wow, kolejny skrót. Ta gra jest po prostu jednym wielkim pudełkiem. Nawet bardziej od Dark Soulsów. Momentami mi się wydaje. Dobra, tam nie wejdziemy. Tutaj znowu te oczka. W ogóle ciekawe, czemu to są takie właśnie skorpione oczka. Czy jest jakkolwiek to wytłumaczone? Czemu to są takie dziwne stwory? Te nazywają się Okobola. Właśnie dziwne te nazwy. Ale dobra, nie będę się tym przyjmował na razie. Tylko nazwy. Na plus i tak jest zdecydowanie to, że przynajmniej w tej grze gracz poznaje te nazwy oficjalnie, nie musi się nie wiadomo gdzie doszukiwać jakichś dziwnych i tak dalej. Au. Powiem szczerze, nie przeszkadzają mi te mimiki, ale... Sanctum Urinae, czegoś tak? Co to jest w ogóle? Ale tak, wracając jeszcze szybko do tematu. Gra ich aż nadużywa, co... Powiem szczerze, robi się już przewidywalne. Sanctum Urinae. Może to była jakaś dziwna tarcza? Chyba nie. A nie, jednak tak. Lekka tarcza, tak, to opis. To są jakieś specjalne rzeczy. Klasa czwarta pawisz. Czyli albo potrzeba czwartej klasy lekkiej zbroi, czego chyba nie mamy. A może mamy? Nie jestem pewien.
Albo wszystkie tarcze prawie wymagają ciężkiej zbroi. Jeśli tak, no to znowu kolejna kwestia, która pokazuje, że ciężkie zbroje mają łatwiej niż lekkie. Okej. Idź przejście niżej. Ale zanim pójdę tam, to chcę zobaczyć, dokąd zaprowadzi ta rura. Prowadziła chyba w to samo miejsce, tylko że już kawałek dalej? Nie. Zaprowadziła do świeczek. Nie chcę świeczek. Ciebie, gościu, też nie chcę. Ale nadal wolę ciebie niż świeczki. Świeczki symbolizują kolejnego bossa. A bossy są niebezpieczne. Zobacz, ty, gościu, też jesteś niebezpieczny, ale... Jakby chociaż można na spokojnie, z pełną pewnością zaspamić magię, nie bojąc się, że nagle się padnie przez jakiś nieprzewidywany ruch. No dobra, też można paść przez jakiś nieprzewidywany ruch, ale ciężej o takie rzeczy. I skrzynka, która będzie... Nie jest mimikiem, okej. Okay. Ugawa, duża tarcza, ugawa... Jakaś dziwna bestia, okej. Okay. Jakby piranio, nietoperzo, krab? Tak, mam takie trochę jakby nóżki krabowe. Takie pokonane. Co i za dużo to nie daje, więc podejrzewam, że to był dosyć typowy przeciwnik dla tej lokacji. Dobra, a co się kryło za tobą? Z chęcią zobaczę. Za tobą się kryły te takie rybostwory. Co ciekawe, też mogę zestunlockować i to są nazwane... nawet nie przeczytałem nazwę, ale piecz coś tam. Piecza coś tam chyba, więc tak... Jak jednak... Jakkolwiek byś to jednak nie nazywało. Mamy znajdźkę, zatopione figurki. Miłe rzeczy, niekoniecznie potrzebne, ale nadal miłe. No i możemy wyruszać dalej, szukając... czegoś. Pierścień medytacji. Oraz... co to jest w ogóle? Proszę. Piękny skrót. Usiąść tutaj? Dobra, czemu nie usiądziemy? I teraz tak, jak już tu jesteśmy... To w pełni mogę poszukać, co to było, co to... Nie. To był krakieńskiego skropa. Będę miał jedną sztukę tego. Czarostaja. Okej, to są czarostaje. Dziwna nazwa, no ale dobra. Akceptuję ją, czemu nie? Tak, w sumie wow. Spodziewałem się, że będzie znowu takie przejście. Brawo. Ujeka i odłamka. Dobra. Czy walczymy z nimi znowu w drodze powrotnej, czy tym razem wiejemy? No, w sumie byłoby lepsze. Ja muszę mieć takie... autodestrukcyjne skłonności ciągle? Czy nie można ich pokonać? Jak widać, też ich... zestunlockować, mówiąc tak profesjonalnie i bardziej po ingliszowsku. Więc tak, nie ma co po prostu ich nie tłuc, jak mam taką piękną okazję. Was jednak na razie pożegnam, nie chcę się z wami bić. Tak, cokolwiek tam jest wyżej, będziemy musieli to odkryć później, a teraz... Zostało nam nic innego, jak iść tutaj, do walki z... oskurowanym. Okej. Okay. Ale są dwa paski. Co ciekawe. Więc walczymy tutaj z dwoma istotami jakoś. Jakimś cudem. O cokolwiek by to miało być, na cokolwiek by to miało być. Tak, walczymy z dwoma istotami. Czy ta walka będzie przez to trudniejsza? Może. A może nie. Patrzę na to, że pierwsza z istoty już padła. Dostaliśmy za nią sól i złoto. Co ciekawe. A druga... sterczy tam i zostawia jakieś światełka. Cokolwiek te światełka miały robić. Gorzej nam, że nam się magia kończy powoli. A nie, dobra, dopiero zasiadałem. Mam maksa butelek. Zapomniałem o tym. Więc dobrym pomysłem chyba będzie po prostu łyknąć ich trochę. Nie podoba mi się to, że dużo tych światełek tutaj jest. Ale i tak gin.
Gin, 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 proszę. I wygraliśmy. Łatwiejsze od Wiedźmy, moim zdaniem. Tak czy jak pokonane i mamy... Achievement Dialogue Mancher, Mancher, czy Mancer. Architektka i oskurowany. Architektka... Co nie... Czy on nie był gdzieś wspominany? Niedawno? W sumie nie jestem pewien. Wydaje mi się, jakby to było... Jakoś tak jakby... Nawet w tym epizodzie, w tym odcinku był wspominany. Ale pewien nie jestem. Czek. Krypta umarłych bogów. Okej. Okay. Coraz poważniej się robi. Trwa i trwa, ale w jakim celu? Dla przetrwania czy władzy? Może uciekać i przetrwać. Albo zostać i zapanować. Przekona się, że oba te wyczyny są niemożliwe. Do czego dąży? Do przetrwania czy władzy? Przetrwania, władzy. Przetrwania. Ta wyspa jest moją domeną. Ci, którzy pragną uciec, muszą na to zasłużyć. To niemożliwe. Odkryję to. Przed tobą stoi tylko marionetka. Marionetka o mym głosie. Znajdź mnie. Chyba nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Mimo tego, że nie rozumiem, co... Zaczyna się robić... coraz mocniej poważniej. Szkoda tylko kasoli. Co to jest? Jest jakiś... wielki golem. Nie wiem, ale strzela jakimś zielonym smrodem. Więc chyba bezpiecznie będzie, jeśli... jeśli ucieknę. Jak chwilowo chyba tutaj... nie będę zwiedzał. W sumie 27 minut, to... co? Proszę bardzo, co jest? Pogwąkry. No dobra, wracając, chyba bezpieczniej będzie na razie tam nie zaglądać. Coś znowu stworzę. Więc no, 27 minut to będzie taki krótszy trochę odcinek, ale jednocześnie mam nadzieję, że wystarczający. Tak, kryptę tych całych bogów, czy co tam jest, chyba będziemy musieli odkryć w kolejnym epizodzie. A może jeszcze później, w czym myślę, że mamy tą chyba brzezinę, czy jakoś tak jeszcze do zwiedzenia. A wydaje mi się nadal być to przyjemniejszym miejscem niż krypta umarłych bogów, czy jakoś tak. No, ja będę właśnie kończył ten epizod. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jesteście usatysfakcjonowani z moich lam, moich sukcesów. I tak. Ja bym za tym poprzednim następnym odcinkiem prawdopodobnie pozbieram trochę soli. Zrobię sobie nowy kostur. I co? W sumie coś więcej trzeba zrobić? Chyba nie. Tak czy siak, no. Na tym kończę. Więc trzymajcie się i hej, hej.